cocaine. I'm in love with you. Cześć siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z House of Slendrina. Tak, i widzimy dziwną postać na niebie, która jest jako easter egg, się pojawiała w grze Granny i była też w Slendrina 2D, którym nobiliśmy ją taką pałką. Żeby tutaj nie było tylko dwóch przeciwników. Proszę, żeby tu nie było dwóch przeciwników, bo Slendrina mi wystarczy. Ale zobaczymy. Bo widziałem, że gdzieś kiedyś były dwa przeciwnicy czy coś. Unit. Okej. Musisz się dowiedzieć. Mystery o Slendrina, czyli zagadkę Slendriny rozwiązać. Musimy tutaj jakieś kartki zbierać. Aha. To muszę podnieść. Czekajcie. Sensitivity. Proszę. Dobra. Żebym mógł się obracać właśnie w takich momentach. Więc nie widziałem jej, ona mnie zatkowa. Ogólnie to będę się tutaj rozglądał. Się trochę. Znowu tu coś krzyczy. A kurde! Jak szybko! Czy ja gram naprawdę na easy? Dobra. O! A kurde! Nie. Czemu tu tak szybko krwawi? To nie jest fajne. Halo? Okej, tu mam mapę. Okej. Okej, więc ciebie widzieliśmy na niebie. Teraz zauważyłem to. Ten obraz. Czy ona mi coś robi? Halo? Co? Nie. Ja stąd idę. To jest przeklęty pokój. Okej, więc idziemy tą ścieżką. Wejdźmy tutaj. Czy tu coś jest? Tak. Jest klucz, wiedziałem, że ona tu będzie. Tu będzie większy pokój. Troszeczkę. Tu nic nie ma. Naprawdę tutaj się trzeba. No, naprawdę przyjrzeć. Dobra, tu mamy zegar. Okej. Jesteśmy naprzeciwko. Co to jest? Czy tu pisze office? Tak, office. One key is used. Na office, którym nic nie ma. Tu jest zegar. Pokazuje mi na mapie. I brzydliwe. Co my tu mamy? Wejście na strych. Nie, ja podziękuję na razie.
Czy nie ma? A kurde, okej, okay, Slendrina jest, okej. Okay. Znowu? Chyba cię pogrzało, ale to mocno. Te drzwi się chyba coś w złą stronę się otwierają. Tu mamy kuchnię. Widzę, że tutaj jest czwarta kartka. Jak ją mam podnieść? Tak ją mam podnieść. Nie mogę tu otworzyć. Wiem, że mam iść tyłem. A, dokładnie. Żeby w razie W, jak byłaby za mną, żeby mi nie wyskoczyła. Gdzie mnie jeszcze nie było? U góry pewnie. Wiem, że tu też coś jest. O! Na przykład tutaj. Podnieś. Proszę. Dobra, tam mamy dwa pokoje. Więc zobaczmy. Czemu ja tą grę mam tak głośno? Dziwnie. A! Co? Gdzie ona? Okej, tego już nie mogę zamknąć. Dobra. Co? Ona na suficie? Ona jest jakaś dziwna. Idźmy sobie teraz w tą stronę. Co tu za głosy? Coś dziwne głosy. To nie są tylko dziwne głosy. To jest dziwne. To poszło w tą stronę, okej. Okay. To poszło w lewą stronę. Pójdę w prawo. Znów w prawo. Jest tu kartka. Tu jest sypialnia. Prawdopodobnie Slendriny. O, czy tu coś jest? Nie ma. O, wiedziałem. Za szafą tu coś było. Jedyne miejsce to musimy iść tam. Do bathroom, tak. Do łazienki. Tego pająka nie ma. A kartki? Też nie ma. Powiedziałbym, że jest słabo, bo muszę sorry, muszę zejść na dół i jak teraz mam iść? Tak, całkiem do przodu. Tu mnie jeszcze nie było. Okej. Okay. Dobra, mamy. Teraz robimy. Gdzie to jest? Tutaj. I co? Teraz mamy zejść do piwnicy. Dobra, muszę się cofnąć, tak? Tak, w tą stronę. Więc idziemy do piwnicy. Wracamy to the cellar. No, w sumie poprawne to by było to the basement, ale no, w Slendrina to jest the cellar. I co? Mamy
mapę, więc... Czego tu szukamy? Okej, okay, możemy patrzeć... Tu skrzyń. Ale mi serce bije. O Boże, ja za chwilę... Kona mi wskoczy. W niespodziewanym momencie... To chyba zawału dostanę. Ta piwnica jest... Dosyć przerażająca, co? Dobra, idźmy tam za nią. Może jednak to nie jest dobry pomysł, ale... Przyznajmy. To się dobrze nie skończy. Okej, okay, więc... A kurde, kurde, okej. Okay. Więc te drzwi są zamknięte i muszę je czymś otworzyć. Dobrze wiedzieć. Więc... Tu z tyłu coś będzie? Nie. Ślepy zaułek ze Slendriną. Jak ja to kocham! Jak ja to kocham w tej grze. Ślepy zaułek. I Slendrina za tobą, ok. Więc idźmy dalej do przodu. Bo tutaj nie byliśmy. Ja wiem teraz, dlaczego mapy dodali. Bo to jest wielkie. Tylko... Dlaczego te... Pokoje są puste? O, co to jest? Ja pierdolę. Otwieraj te drzwi. Co tu się dzieje? No tu za chwilę będzie. Ona mi za chwilę wyskoczy. O, muszę podejść bardziej. Nic nie ma. Tam jeszcze coś jest. Tam jest ślepy zaułek, ale... Zobaczmy. Gdzie mnie jeszcze nie było? Tam na dole, ale... Czy ja coś pominąłem? Wygląda na to, że coś pominąłem, nie wiem. Tu jest! Łom! Ej, nie gadajcie, że przeszłem obok łomu. Dobra. Gdzie ja mam iść? Mam teraz... Rozkręcić w prawo. Ona tu będzie? Nie ma jej, okej. Więc wracamy tam, w tamto miejsce. Tak, w prawo. Teraz w lewo. Wchodzimy do pokoju. W lewo. I teraz w prawo rozwalamy te drzwi. Rozwalamy te drzwi. Bez obracania się. Otwieraj szybciej. I co tu jest? Skrzynia. Kartka. Co? Touch. Co? Slender? Gratulacje. Odnalazłeś... no nie odnalazłeś. Po prostu rozgryzłeś. Nie wiem jak to przetłumaczyć teraz. Co tu robi Slender? Co? Czemu tam był... Że co? Nie rozumiem. Dlaczego tam był Slender? To jest Slendryna, nie Slender. Kim jest ta... Ta kobieta? Ta obok? Ta druga kobieta? Właśnie ta, która jest tutaj na niebie. W tle.
kim ona jest, dlaczego tam jest Slender. Rozumiem, że może Slender jest jednak takim bratem Slendriny i nie wiem, deweloper może zrobił tak, że to jest jakaś rodzina czy coś. Fabuła ogólnie, muszę przejść kolejne gry, żeby ogarnąć tą fabułę, ale jak na teraz, no w poprzednich grach nie było tam żadnej fabuły, po prostu było ok, znajdź książki, znajdź coś po prostu i ucieknij z miejsca. Teraz tutaj mieliśmy jakąś fabułę i nie mogę się doczekać, by zagrać w kolejne gry i właśnie dowiedzieć się historii Slendryny, fabułę tej gry, bo naprawdę zapowiada się naprawdę ciekawie. Więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i trzymajcie się, cześć.